Cześć moi piwomaniacy, dzisiaj zacznę znowuż od pewnej anegdoty na temat trzech rzeczy, które mi się bardzo mocno identyfikują i łączą ze świętami. Pierwsza, na pierwszym miejscu jest Kevin sam w domu, tego nikt nigdy nie przebije. Dwa, to są już świąteczne promocje w październiku na święta. I trzy, to są wszystkie piernikowe piwa z Lidla. Tu mamy pszeniczne, jasne. 14% Belgii, 5,6% alkoholu i zaczynamy składniki. Słód jęczmienny, słód pszeniczny, miód wielokwiatowy, granulaty chmielowe, cynamon, kolendra, gościki, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, drożdże piwowarskie. Ja bym jeszcze mógł sobie pożartować, bo to przypomina mi skład jakiejś obiadowej potrawy, ale dobra. No, klasyczna etykieta. Data ważności 13 września 2024. Przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. No. Cykło, pytło. No. Pierniczkowa, cynamon. Kolendra. Będzie ciekawie. Taki troszkę świąteczny witbir. Bardziej taki trochę sztuczny, jakiś tam mega mocno. Słody, nie? Lejemy. Lej pan. Wstydu oszczędź. Tak symbolicznie. Piwo mętne. Jak na pszeniczne. Mogłoby być bardziej. Szkło oddaje jednak inne aromaty, jak przeważnie. Tu takie cytrynowe nuty. Doleję. Cytrynowe, ale nie takie. Może ta. Dobra, cynamon. Może te ziele angielskie. Ale miodu jeszcze na razie nie czuję. Nie. Bardziej takie pszeniczne niż miodowy. No dobra, próbujemy. Mocne pszeniczne, słodkie. Czuć mega mocno pszenicę. Czuć miód w końcu. Czuć miód. Są przyprawki. Kolendra. Jest cynamon. No jest słodko. Troszkę za słodko, ale to się wybaczy. Mieszanych nut, aromatów, smaków, chmieli na razie nie ma. Goryczka jest zerowa. No jak to pszeniczne, piernikowe piwo z Olbrachta. Jest to, co miało być. No tak, jest trochę pszenicy i jest świąteczne, więc tak jak być powinno. Dla kogo to piwo mógłbym polecić? Na pewno dla ludzi, którzy lubią piwa z jakimiś tam pszeniczne. Przede wszystkim bazujemy na pszenicy, trochę wyczuwa się przyprawowe nuty. Do tego cynamon, troszkę goździki faktycznie teraz może zaczynają grać. No i miód. Czuje się miód, więc jest słodko. No i to tyle, no, moi mili. Te piwo pewnie pójdzie dla mojej żony, bo dla mnie jest za słodkie. A wy trzymajcie się i wasze zdrowie. Do usłyszenia.